Więc dziecko bezpiecznie przyszło na świat i zarówno mama, jak i noworodek dobrze sobie radzą. Jaka pomoc jest dostępna, kiedy mama i dziecko wrócą do domu? Opieka będzie zapewniona przez położne środowiskowe, które mama mogła poznać podczas wizyt przedporodowych. Położna skontaktuje się w przeciągu 24 godzin od powrotu do domu i oceni stan mamy i dziecka. Położna środowiskowa omówi również i wykona badania krwi dziecka. Te badania nazywane są badaniami przesiewowymi noworodka i mama otrzyma ulotkę informacyjną w szpitalu. Gdy położna środowiskowa przeprowadzi wszystkie wizyty około 10 dnia, zorganizuje, aby dalsza opieka była przeprowadzona przez pielęgniarkę środowiskową i lekarza pierwszego kontaktu. Położna przygotuje raport dla pielęgniarki i lekarza na temat porodu i opieki położniczej. Nowe mamy radzą sobie z wieloma zmianami, a ich ciało bardzo szybko się zmienia. Bezpośrednio po porodzie brzuch może być trochę obwisły i miękki. W miarę obkurczania się macicy do rozmiaru sprzed ciąży, przez kilka dni po porodzie mama może odczuwać skurcze, zwane bólami poporodowymi. Bóle mogą być bardziej odczuwalne podczas karmienia piersią. Piersi opuchną i mogą być nabrzmiałe, kiedy pojawi się pokarm. Dobrze dobrany stanik powinien wspierać piersi i pomóc na dyskomfort. Czy może brać środki przeciwbólowe? Może brać niektóre z nich, ale powinna zgłosić się po poradę. Po porodzie pojawia się wydzielina. Czy możesz powiedzieć o niej więcej? Przez następne 3-4 tygodnie, czasami dłużej, pojawi się wydzielina z pochwy, nazwana lochią. Początkowo przypomina bardzo obfitą miesiączkę i ma czerwony kolor. W ciągu pierwszego tygodnia powinna stawać się mniej obfita i zmienić kolor z różowo-brązowego na blady, kremowy kolor. Najlepiej zmieniać regularnie podpaski. Powinnam również wspomnieć, że ze względu na ryzyko infekcji, tampony nie powinny być używane. Mamy powinny zgłosić się po poradę, jeśli zauważą świeżą krew, wydzielina będzie zbyt obfita lub brzydko pachnieć. Jeśli pojawią się bóle żołądka, temperatura, skrzepy krwi będą występować dłużej niż kilka dni. Czy mamy doświadczają również zmian emocjonalnych po porodzie? To jest całkowicie normalne, aby po porodzie czuć się smutno. Około 70% cierpi na tzw. baby blues. Syndrom baby blues to uczucie łagodnej depresji i płaczliwości. Zazwyczaj pojawia się około 2-3 dnia po porodzie i nie trwa długo. Ale może wystąpić w jakimkolwiek momencie i trwać od kilku godzin do kilku dni. Jeśli te uczucia nie przeminą, ważne jest, abyś uzyskała dodatkową pomoc. Możliwe, że to nie jest baby blues, tylko depresja poporodowa, która jest zupełnie inna. Mama powinna porozmawiać ze swoją położną pielęgniarką środowiskową. Dziecko może również wpłynąć na związek, prawda? Przyjście dziecka na świat to ogromna zmiana i może być bardzo stresująca. Ważne jest, aby mama miała czas dla siebie i partnera, gdyż dzięki temu będzie czuła się pewniej i to może mieć wyłącznie dobry wpływ na rodzinę. Badania wykazały, że ciąża i początki rodzicielstwa to okresy, kiedy fizyczna i psychiczna przemoc w rodzinie może się zacząć lub nasilić. Wsparcie i porady na ten temat są dostępne u położnej, pielęgniarki środowiskowej i lekarza pierwszego kontaktu. Dodatkowe wydatki związane z posiadaniem małego dziecka oznaczają mniej pieniędzy dla rodziny. Mamy doskonałe ulotki informacyjne na temat finansów i lokalnie jest również wiele ośrodków oferujących porady finansowe. Jeśli masz problemy finansowe, porozmawiaj z położną, która udzieli ci więcej informacji. Przyjście dziecka na świat jest ogromną zmianą i ważne jest, aby mamy wiedziały, o jaką pomoc mogą się starać. Na przykład zasiłek na dziecko, darmowe witaminy, darmową opiekę stomatologiczną i vouchery Zdrowy Start. Odżywianie podczas ciąży jest oczywiście bardzo ważne, ale czy prawdą jest, że ono jest tak samo ważne po porodzie? Zdrowe odżywianie jest ważne w każdym momencie i mamy powinny starać się przestrzegać różnorodnej diety, włącznie z jedzeniem dużej ilości warzyw i owoców, porcji chudego mięsa, ryby lub jajek, nabiału, pełnoziarnistego chleba lub płatków każdego dnia. Mamy powinny przyjmować suplementy witaminy D dla zdrowych kości. Dziecko również powinno przyjmować witaminę D. Mama powinna również przyjmować dodatkowe żelazo. Produkty będące bogatym źródłem żelaza to czerwone mięso, jajka, rośliny strączkowe, zielone warzywa i chleb pełnoziarniste. A co z alkoholem i paleniem? Alkohol może wpływać na zdolność reakcji, więc spożywanie alkoholu podczas opieki nad dzieckiem nie jest dobrym pomysłem. Alkohol i nikotyna przenikają do mleka w piersi i to może spowodować, że mleko będzie inaczej smakowało dziecku i dziecko nie będzie chciało jeść. Tu nie chodzi wyłącznie o alkohol. Tak samo działają wszystkie narkotyki. Powinno ich się unikać. Narkotyki i dziecko to niedobra mieszanka. Tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, palenie jest niebezpieczne dla dziecka.
Nikt nie powinien palić w obecności dziecka, nawet w innym pomieszczeniu, w domu lub przy otwartym oknie. Najlepszą porą dla palaczy jest palenie na zewnątrz. Dbanie o zdrowie jest ważne, a ćwiczenia fizyczne? Mamy powinny wykonywać ćwiczenia o małych obciążeniach, na przykład chodzenie. Wychodzenie na spacery z wózkiem jest bardzo dobrym ćwiczeniem. Pływanie jest również bardzo dobre, ale powinno unikać się biegania, jeżdżenia konno, jeżdżenia na nartach i zajęć stepu przez pierwsze 3 do 6 miesięcy. Musisz upewnić się, że lochia zniknęła, aż we się zagoiły. Jest jeden rodzaj ćwiczeń, które mamy powinny wykonywać podczas ciąży i po porodzie i są to ćwiczenia mięśni na miednicy. Fizjoterapeuta wytłumaczy, jak należy je wykonywać. Najważniejsze jest to, że te ćwiczenia nie zajmują dużo czasu i mogą być wykonywane podczas oglądania telewizji. Sharon, omówiłyśmy wiele informacji w tym programie. Jestem pewna, że będą one bardzo przydatne. Czy jest cokolwiek, o co pominęłyśmy? Każda mama i każda ciąża są inne, więc jestem pewna, że jest jeszcze wiele rzeczy, o które mamy chcą zapytać. I to jest bardzo ważne, zadawanie pytań. Będziesz miała wiele okazji, aby zadać pytania zarówno podczas zajęć, jak i wizyt z położną. Większość ciąż i porodów jest całkowicie normalna i nawet jeśli występują jakiekolwiek komplikacje i zmiany, wszystko zostanie omówione. Jeśli jest cokolwiek, co mama chciałaby podkreślić lub czego nie jest pewna, położne i pielęgniarki są dostępne, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Więc podsumowując, do startu gotowi dziecko jest najlepszym źródłem informacji o ciąży. Zachęcamy, aby mamy brały udział w zajęciach grupowych i warsztatach karmienia piersią. Dbaj o zdrowie i dobrze się odżywiaj. Zacznij przygotować się na ten wielki dzień wcześnie. Sharon, dziękuję Ci bardzo za poświęcenie swojego czasu. Naprawdę to doceniamy. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym programie są pomocne i że oczekujecie na przyjście dziecka.